Więc o Poznaniu trochę jeszcze będzie, ale zanim o Poznaniu, to chciałbym zaprosić Państwa do wysłuchania tego wykładu, do wysłuchania może trochę innej opowieści o mieszczaństwie niż taka, do której być może przywykliśmy, do postrzegania mieszczaństwa właśnie jako tak strasznych mieszczan. Chciałbym raczej zastanowić się właśnie nad początkami tej klasy czy tego stanu i zastanowić się też trochę nad potencjałem, jaki być może stał i nadal stoi przed mieszczaństwem. Czy mieszczaństwo spełniło swoje zadanie społeczne i czy nadal jest w stanie je wypełnić. Aby o tym opowiedzieć, wybrałem przedstawienie Taczka Occiarza. Albo jak pierwotnie brzmiał tytuł tego przekładu bogusławskiego, Taczka sprzedającego ocet i musztardę, czyli cnota w grubej łachmańce. Ten Occiarz też jest oczywiście polskim tworem. Na początku nie było do końca wiadomo, jak to tłumaczyć, a więc w związku z tym był ten sprzedający ocet i musztardę. I sztuka ta stała się tyleż przykładem wielkiego sukcesu, ponieważ między 1790 a 1793 rokiem grano ją 23 razy, co stanowiło wynik jak na tamte czasy naprawdę niebywały i żadna sztuka nie osiągnęła podobnego. Ile też Taczka Occiarza też w pewnym momencie stała się synonimem złego smaku po prostu. Melodramaty, które od końca XVIII wieku zdobywały ogromną popularność wśród widowni przez ortodoksyjnych wyznawców oświecenia, czy może raczej ortodoksyjnych wyznawców klasycyzmu, nazywane były pogardliwie poronionymi płodami melpomeny. Nie dość, że nie spełniały takich elementarnych i rygorystycznych zasad klasycyzmu, no to melodramaty miały jeszcze zwykle sensacyjną fabułę i obfitowały w najbardziej nawet niezwykłe zwroty akcji, które potęgowały dramaturgię do tego stopnia, że aby później rozsupłać tę zawikłaną intrygę, trzeba było czasem uciekać się do naprawdę niebywałych sztuczek, nieomalże deus ex machina. No i do tego wszystkiego jeszcze oczywiście twórcy melodramatów ostentacyjnie odrzucali rozumowy odbiór przedstawienia na rzecz odbioru emocjonalnego. I tak na przykład Pier Giacobbo Martello, jeden z prawodawców tego gatunku, już w 1714 roku pisał, że melodrama jest widowiskiem, które odrywa umysły od wszelkich trosk i pogrąża je w błogim spokoju i dobrym samopoczuciu. Syci harmonijnych brzmień i oglądanych widoków słuchacze wychodzą zeń tak pokrzepieni, że wzmaga to ich siły i sprawność we wszelkim działaniu, to też zarówno pod względem fizycznym, jak i moralnym. Widowisko to służy pospolitemu dobru, nie mniej od satyry, komedii i tragedii. Takie właśnie bardzo, bardzo optymistyczne, bardzo, bardzo duże nadzieje pokładano w melodramacie. Patrząc na ten wykład z dzisiejszej perspektywy, trudno jednak oprzeć się pewnym skojarzeniom, zupełnie nawet nie są one tak bardzo od rzeczy, z rodzącym się właśnie w tym czasie kapitalizmem, który później, jak zresztą dowodził Walter Benjamin, miał właśnie utrzymywać człowieka w stanie takiej hipnozy, takiego stanu narkotycznego, znaczy tak, miał w jakiś sposób wpędzać człowieka w taki sen, hipnotyzować, żeby oczywiście człowiek taki wydajniej mógł pracować. Melodramat miałby więc zatem być w tym wydaniu, w tym wykładzie, właśnie takim narkotykiem, który miał sycić zmysły, pokrzepiać człowieka, no oczywiście po to, żeby człowiek ten mógł wydajniej pracować. I też przedsiębiorstwo melodramatyczne, to nie jest moje określenie, tylko to jest określenie Julii Przyboś, to jedna z pierwszych w dziejach tak naprawdę fabryka snów, właśnie takich snów, fabryka marzeń też. Zgadzałoby się nawet z ustaleniami jednego z najbardziej prominentnych badaczy melodramatu, czyli Petera Brooksa, który właśnie moment założycielski gatunku widzi w roku 1789 i w rewolucji francuskiej. Melodramaty miały święcić największe sukcesy na paryskich scenach właśnie w dobie porewolucyjnej. Dla nowego porządku, to jest absolutnie porównanie Brooksa, miały być tym, czym dla ancien reżimu była religia. W miejsce dawnego sakrum miało pojawić się nowe, prawda serca właśnie, która tak jak to w melodramatach ma ustanawiać pewien nowy porządek moralny. Ile właśnie na straży tego starego porządku moralnego stała religia, no to nowy ład moralny miał mieć oparcie właśnie w tej prawdzie serca, której wyrazicielem miał być melodramat. Prawda serca, a nie rozumu. To też jakby jest tutaj też pewne, to po raz pierwszy być może pojawia się takie pęknięcie w tym takim oświeceniowym, monolitycznym rozumieniu rzeczywistości, czy rozumieniu w ogóle funkcji i powinności teatru. Dlatego też między innymi właśnie twardogłowi oświeceniowcy melodramatu nie dość, że nie cenili, to jeszcze ile sił przeciw niemu protestowali.
ponieważ, jak to już też mówiłem i to właśnie w tym miejscu, w tym teatrze, teatr oświecenia miał przede wszystkim uruchamiać rozum. Twórcy oświeceniowi woleli dlatego właśnie wystawiać komedie, które w ich mniemaniu właśnie miały sprzyjać przeprowadzaniu operacji myślowych. Prawda? Znaczy też było to rozróżnienie między tragedią, która oddziaływała po prostu tylko na emocje, miała wzruszać, miała poruszać serce, a komedią, no, która jednak, żeby wywołać śmiech taki inteligentny, nie farsowy śmiech, no to jednak wymagała przeprowadzenia jakiejś operacji myślowej, żeby zrozumieć dowcip, no właśnie zrozumieć dowcip, żeby się z dowcipu uśmiać, najpierw trzeba go zrozumieć. No i to właśnie na tym polegała ta wyższość komedii nad tragedią, czy no, w oczywisty sposób melodramatem, który nie dość, że nie uruchamiał rozumu, to jeszcze nie był tym, czym tragedia, czyli nie uruchamiał takich wysokich wzruszeń, powiedzmy, a jedynie w takie no, dosyć tandetny czasem z porządku farsowego. Więc melodramat nie dość, że odwoływał się do bardzo niewyszukanych wzruszeń, nie dość, że burzył harmonijny model klasycystycznego świata, to jeszcze usypiał rozum. Jak się wydaje, usypiał rozum skutecznie, bo gatunek cieszył się ogromnym powodzeniem wśród publiczności. A teatralni przedsiębiorcy, z oczywistych też powodów zresztą, nie robili sobie z tych uwag teoretyków klasycyzmu i filozofów, nie robili sobie z tego wiele i grali melodramaty z najbardziej prozaicznego powodu, ponieważ no, one właśnie robiły głównie kasę w teatrach. No i też nic dziwnego, że na przełomie XVIII i XIX wieku po Warszawie krążył taki oto dwuwiersz. Gdy antrepryzie braknie grosza w kasie, zaraz na scenę z swoją taczką pcha się. A więc taczka odciarza stała się tutaj wygodną metonimią całego gatunku. I rzeczywiście, przetłumaczona czy też przepisana zupełnie na nowo przez Bogusławskiego, nie miała w polskim teatrze konkurencji. Zatem taczka, wspominana jeszcze później nawet w recenzjach X-ów, stać się miała emblematycznym przedstawieniem melodramatycznym, a być może nawet emblematycznym przedstawieniem teatru mieszczańskiego lat 90. XVIII wieku. Dla całego teatru publicznego końca XVIII wieku. Bo choć w tym czasie właśnie grane były tak ważne przedstawienia jak Powrót posła czy Henryk VI na łowach, to żadne z nich nie może równać się z popularnością właśnie taczki odciarza. Tekst Bogusławski wziął z Louisa Sebastiana Merciera, jednego z największych skandalistów epoki, który bez owijania w bawełnę pisał już w 1773 roku, czyli no przeszło 10 lat przed wybuchem rewolucji francuskiej i ostatecznym przekształceniem tego ładu społecznego. Poezja nie polega na kunsztownie poustawianych wierszach i po tysiąc razy kalkulowanych obrazach. Jej celem jest ożywić, wzruszyć do głębi, porwać za sobą masy, od mas biorąc język, zapał, gwałtowne, a prawdziwe namiętności i aby już wszystko powiedzieć, nawet nieokrzesanie. Czyli jakby znowu mamy tutaj pewien zwrot od takiego bardzo klasycystycznego poczucia dobrego smaku, ułożenia właściwości, adekwatności. Mamy przejście w stronę raczej prawdziwości, jakiegoś realizmu, nawet kosztem właśnie pokazania na scenie nieokrzesania jakiegoś czy języka ulicy, co zresztą też było w jakimś stopniu nie do pomyślenia. Na tle ciągle właśnie dominujących estetyk klasycyzmu był to program dość odważny, by nawet nie powiedzieć, że był brutalny. Do tej pory, jak pamiętamy, jeśli na scenie pojawiali się chłopi, a pojawiali się, no to byli prezentowani raczej na sposób właśnie taki sielankowo, uroczy, uroczo mazurząc, uroczo kochając się, uroczo tańcząc, pokazywane były fragmenty wesel. No ale oczywiście to wszystko miało służyć tylko i wyłącznie estetyzacji tego stanu. No i broń Boże, żadne nieokrzesanie nie wchodziło tutaj w grę. Tak? Jeżeli w Krakowiakach i Góralach jest nawet przedstawiona wieś, powiedzmy, z jakimiś ciągotami realistycznymi, no to tak czy inaczej ma to służyć właśnie wzmocnieniu tego poczucia sielankowości. Na dodatek, no Mercier za autorytet brał Szekspira, który owszem, Szekspir pojawiał się i w publicystyce polskiego oświecenia już w 65 roku w wykładach teatralskiego pojawia się Szekspir, natomiast no, stosunek oświecenia do Szekspira, czy klasycyzmu do Szekspira jest znowu bardzo złożony, też z dość oczywistych powodów, znaczy na wstępie już Szekspir przecież wyłamuje się ze wszystkich kanonów, które były ustanawiane przez dogmatyków oświecenia. Więc Szekspir budził opór u dogmatyków oświecenia, natomiast Mercier no bez żadnych specjalnych zastrzeżeń do niego sięgał. I w takiej swojej rozprawie teoretycznej Die Theater Mercier twórczo i w radykalnym duchu rozwija koncepcję Diderota. Diderota, który też należy przypomnieć, był orędownikiem mieszczańskiej dramy i domagał się, by na scenie, oprócz właśnie jakichś wyjątkowych zupełnie rzeczy, pojawiały się też codzienne troski, codzienność po prostu. Żeby pojawiały się też, oprócz tego, że wydarzenia z porządku życia codziennego, to też postaci
niekoniecznie wysokiego urodzenia, czyli też jakby z porządku tego, co dzieje się na ulicach. Znowu w imię jakiegoś realizmu zanegowany zostaje ta zasada dekorum. Mercier mało że postulował właśnie zerwanie tej zasady, to domagał się jeszcze pierwszego miejsca w teatrze dla sztuk opisujących życie codzienne ludu, jak sam mówił o nim. No oczywiście mówiąc o ludzie nie miał na myśli chłopów, tylko raczej raczej drobne mieszczaństwo, z którego zresztą sam jako syn sklepikarza się wywodził. Mercier był bowiem radykalny nie tylko jako teoretyk teatru, lecz także jako pisarz polityczny. Tutaj na uwagę zasługuje odkrywcze, jak mi się wydaje, w tamtym czasie takie kapitalne spostrzeżenie. To cały czas jest epoka dominującego klasycyzmu, który miał stworzyć właśnie taki bardzo uniwersalistyczne wyobrażenie w ogóle o estetyce. To znaczy oto wreszcie klasycyzm doszedł do takiego momentu, kiedy jakby możliwa jest synteza absolutnie wszystkich styli wcześniejszych, nawiązanie do starożytności. I jakby no już dalej się nie da, już bardziej estetyzować się nie da. Natomiast no, Mercier w tymże czasie stwierdza, że estetyka jest w gruncie rzeczy czymś historycznym, historycznie uwarunkowanym i historycznie osadzonym społecznie. W związku z tym czas klasycyzmu, jako że klasycyzm był jednak estetyką powiązaną dosyć bezpośrednio, też o tym mówiłem, z absolutyzmem, wyczerpuje się absolutyzm, no więc w związku z tym zmienia się też estetyka. Więc domaga się tenże Mercier już w 1773 roku zmiany estetyki i dostosowania sztuki dramatycznej do potrzeb społecznych. I właśnie w niedostosowaniu, w tym oderwaniu sztuki, klasycyzmu, który w ogóle staje się czymś takim zupełnie abstrakcyjnym, mówi się o języku Bogu właśnie, o czymś, co już w ogóle straciło kontakt z jakąkolwiek rzeczywistością, właśnie w tym widzi plajty całego projektu oświeceniowego, no i projektu absolutystycznego. Wraz z nową epoką nadchodzi nowa estetyka, a rygorystyczny klasycyzm miał zostać właśnie przezwyciężony przez swobodnie skomponowaną dramę. Czyli znowu tutaj rygorowi przeciwstawia się pewną naturalność, znowu ta naturalność jest tutaj taką kategorią niebezpieczną, no ale jednak jeżeli przyjrzymy się właśnie temu z tej perspektywy, to zamiast właśnie takiego bardzo, bardzo ostro sformułowanego porządku, bardzo ostro sformułowanych zasad funkcjonowania gatunków teatralnych, no to czy drama mieszczańska, a melodrama to już w ogóle, jest takim gatunkiem, który pozwala na bardzo daleko idącą dowolność. No więc kończy się opresyjny absolutyzm, kończy się opresyjny klasycyzm, no a pod rządami znowu burżuazji, czyli grupy niejednolitej, opłynnej tożsamości, której siła polegała właśnie na zdolności też adaptowania nowych form i nowych treści. Znaczy, no to wystarczy spojrzeć chociażby na kategorię skandalu, o której jeszcze za chwilę powiem, żeby zobaczyć, w jaki sposób mieszczaństwo też za pomocą widowisk teatralnych między innymi oswaja rzeczywistość. I to wcale nie jest nic złego. Znaczy, ja tutaj nie mówię teraz o strasznych mieszczanach, których znamy z takiego wykładu szkolnego, tylko raczej o pewnej sile społecznej, która jest w stanie w dużym stopniu zaabsorbować pewien potencjał istniejący w społeczeństwie i jakoś twórczo go przetworzyć. I ta diagnoza właśnie Petera Brooksa, mówiąca o melodramacie jako postrewolucyjnej formule teatralnej, ale nie tylko teatralnej, bo też epistemologicznej, odnosi się oczywiście do nowego ładu społecznego, jaki we Francji wprowadza rewolucja, skądinąd burżuazyjna. Melodramat to nade wszystko gatunek mieszczański. No i z tą tezą niewątpliwie zgodziłby się także Henri Lefebvre, za to Jean Divignon widział w melodramacie z kolei dowód zwycięstwa plebejskiego, niewyrobionego gustu nad oświeconymi elitami. No i też jest coś na rzecz. Znaczy, z jednej strony biorę w nawias to, co samo stanowisko Divignon, bo to też pokazuje, w jaki sposób się myśli o teatrze w ogóle. Także z jednej strony mamy taki plebejski, niewyrobiony gust, co automatycznie już wprowadza wartościowanie, no i gust oświeconych elit, czyli jakby porządek się odwraca i gusta też się odwracają. Znaczy zamiast elit, które no, siły oświeceniowych elit, które siłą rzeczy powinny wiedzieć, powinny znać dobry smak, no, zwycięża gust, mówi Divignon, plebejski. Ale to też pokazuje pewien potencjał, bo jest coś na rzecz, jak się okazało, właśnie to masowa publiczność w latach 90. wcale nie kupiła teatru, jak i w Warszawie również. Chcieli je zafundować król czy filozofowie. Teatru przemocowego jednak, przepełnionego dydaktyzmem, w którym widz traktowany był jak uczniak, czy to przez króla, czy to przez reżysera. Uczniak, który miał po prostu grzecznie siedzieć i wysłuchać lekcji, po przedstawieniu pójść, jakby wcielać w życie te lekcje świata, szkoły świata, lekcje obyczajów miał wcielać w życie.
No więc jakby to się zaczyna tutaj odwracać i ten nieznośny, jednak opresyjny, co jednak widać już w pierwszej fazie rozwoju teatru publicznego, w takim tekście Bohomolca Monitor chociażby, o którym też wspominałem, teraz tylko przypominam, kiedy to Monitor jako postać udaje się na wieś, na prowincję mazowiecką, no i tam jakby zostaje wreszcie doceniony, oświeca ciemny lud tak naprawdę. No, to jakby też pokazuje stosunek filozofów oświecenia, ale również króla Poniatowskiego czy twórców teatru publicznego, właśnie do ludzi, z którymi przyszło teatrowi wychowywać. No, jednak był to dyskurs przemocowy i metody też były przemocowe. Melodramat nie był jednak jedynym gatunkiem mieszczańskim, jaki powstaje w XVIII wieku. Feudalna Europa tutaj spoglądała rzeczywiście na Anglię przede wszystkim, gdzie po chwalebnej rewolucji, przypieczętowującej konsens starej szlachty z mieszczaństwem, gdzie tworzy się nowa elita, londyńska burżuazja chadzała do teatru na mieszczańskie przedstawienia. I tutaj wydarza się coś niepokojącego, a co jednocześnie jakby wprowadza nas w ten porządek mówienia o mieszczaństwie, który znamy, ponieważ hasłem do tego przewrotu w londyńskich teatrach był pamflet Jeremiego Colliera, krótka rozprawa o sprośności i niemoralności angielskiej sceny, piętnujący swobodnie obyczajowo teatr czasów restauracji. No tutaj przypominam właśnie, że teatr czasów restauracji rzeczywiście był dosyć frywolny, pełen rozmaitych galantów i dosyć rozwibrowany erotycznie. Więc przychodzi mieszczańska drama, która stawia sobie za zadanie w tym momencie, akurat mówię o Collierze, żeby to ukrócić, żeby jednak wzmóc moralnie to społeczeństwo angielskie, żeby w teatrze, broń Boże, takich paskudnych rzeczy i żadnej pornografii nie pokazywać. No i ta drama mieszczańska w angielskim wydaniu ma w związku z tym stawia sobie jasny cel. To znaczy po pierwsze dać odpór niemoralności i krzewić wśród widzów moralność, stając się tym samym synonimem teatru mieszczańskiego, jak to właśnie w takim najbardziej ogólnym rozumieniu pamiętamy. I oczywiście ten nurt też trafia do Polski, ponieważ już w 1777 roku, to było na krótko po tym, jak Stanisław August Poniatowski odbija tak naprawdę teatr, który jak pamiętamy, kiedy Sejm uchwala monopol w 1774, staje się tak naprawdę instytucją zupełnie prywatną, staje się teatrem rzeczywiście bardzo rozrywkowym, takim mieszczańskim, ale z takim zacięciem do bycia też czymś w rodzaju klubu dżentelmenów, to zresztą było wprost sformułowane. W 1776 roku jakby król znowu uzyskuje wpływ na teatr, no i znowu ten program pierwotnie zarysowany jeszcze w 1965 roku ma być kontynuowany. No więc kiedy w 1977 roku Franciszek Barc, i to jest też postać, która się jakoś w tych wykładach, zwłaszcza w pierwszym pojawiała, tłumaczy Beverleya, czyli gracza angielskiego, staje się to przedstawieniem cnót mieszczańskich właśnie w takim rozumieniu, cnót mieszczańskich jako potępienia, bo ja wiem, lekkomyślności, hazardu, sprośności i tym podobnych rzeczy, na rzecz właśnie takiego mieszczańskiego uporządkowania. Natomiast warto chyba powiedzieć właśnie, kim był Franciszek Barc, ponieważ nie dość, że był on prawie że rówieśnikiem sceny publicznej, urodził się w 1760 roku, to jeszcze był synem Franciszki Gałdzickiej, jednej z aktorek pierwszego teatru publicznego i siostry Marii, która była zresztą siostrą Marii, również Gałdzickiej, niedoszłej aktorki, która też o tym mówiłem, nie dostała się do Zespołu Teatru Narodowego, za to zasłynęła tym, że wysłała list do Monitora, który został wydrukowany, w którym wyłuszcza tak naprawdę swoje intencje w związku z tym, że chciała w tym teatrze występować. No to jest rzeczywiście taki dosyć przejmujący manifest aktorki, niedoszłej aktorki, która w teatrze widziała taki potencjał wprowadzania rozmaitych zmian społecznych i zmieniania między innymi obyczajów. No niestety wtedy się to nie udało. No właśnie, a propos skandalu, o którym wspomniałem, bo to chyba też nie jest przypadek, że sztuka napisana na nowo tak naprawdę przez Bogusławskiego Szkoła Obmowy, którą też tutaj widzieliśmy na filmie na samym początku, w oryginale Richarda Sheridana miały tytuł The School for Scandal. No, to pokazuje, czym jest skandal, bo to jest ten moment, kiedy pojawia się taka kategoria jak skandal w moralności mieszczańskiej. No i znowu skandal to jest coś takiego, co ma pełnić jednak formę, rolę pewnego wentylu bezpieczeństwa. Skandal jest taką za każdym razem próbą oswojenia wszystkiego tego, co nie mieściło się w wyznawanych przez londyńskie, najbardziej wtedy londyńskie mieszczaństwo wartościach.
Jeżeli chodzi o Franciszka Barca, no to, który wprowadził na warszawską scenę Beverleya, to niewątpliwie należał on do mieszczańskiej elity Warszawy. Był członkiem Palestry i choć akurat w Beverleyu śladów tego nie ma, był jednym z bardzo czynnie działających osób na rzecz uzyskania praw przez mieszczan. Blisko współpracował między innymi z Janem Dekertem, prezydentem Warszawy, który zasłynął przede wszystkim chyba tym, że w grudniu 1789 roku, a więc już znając przebieg rewolucji francuskiej, czy pierwszego etapu rewolucji francuskiej, wiedząc do czego to doprowadziło, zorganizował w Warszawie zjazd przedstawicieli miast polskich, którzy wręczyli królowi petycję, domagając się przyznania mieszczanom praw publicznych. Teatr może nawet nie za sprawą Beverleya brał silny udział, widoczne to było, w kampanii na rzecz przyznania mieszczanom praw. A kluczowym być może momentem, na pewno zaś świetnym miejscem wglądu w ten proces emancypacji mieszczaństwa, była właśnie Taczka Occiarza, grana przez Bogusławskiego. To jest też znamienne w jakim czasie. Znaczy, premiera ma miejsce jeszcze przed przyznaniem praw mieszczanom, czyli przed ogłoszeniem Konstytucji 3 maja. I grana jest później do 1993 roku, czyli i przetrwała i Targowice, i czas po Targowicy. Moment był szczególny, no bo właśnie, było to blisko rok po tej czarnej procesji zorganizowanej przez Dekerta, kiedy sprawa mieszczaństwa w ogóle stanęła na wokandzie. Nawet nie tyle, ona wcześniej stanęła na wokandzie, o tym też jeszcze powiem, ale tutaj no jakby czarna procesja była takim momentem, że trochę już nie było wyjścia. To znaczy po przekazaniu przez mieszczan królowi tej petycji, Sejm czteroletni, który wówczas obradował, od razu podjął pracę na temat tego, żeby coś z mieszczanami zrobić. Trwało to przeszło rok. W jakim stopniu się udało, w jakim to też jeszcze za chwileczkę powiem. Natomiast staram się w tej chwili naszkicować takie tło historyczne i pokazać właśnie w jakim momencie grana jest taczka Occiarza. Ustawa o miastach przyjęta została ostatecznie w kwietniu 1991 roku, a prawa mieszczan, które też były w tej ustawie zawarte, zostały potwierdzone w Konstytucji 3 maja. I tak naprawdę mieszczanie byli jedyną grupą społeczną, która na Konstytucji 3 maja rzeczywiście się wyemancypowała. Bo ja już mówiłem przy okazji chłopów, jak to wygląda, bo o chłopach oczywiście też jest w Konstytucji 3 maja. Tyle tylko, że o chłopach jest tam bardzo pięknie powiedziane, że są tak przewodnią siłą w kraju, że na nich się to wszystko opiera. No ale jeżeli przychodzi do konkretów, to okazuje się, że nie ma tam zupełnie nic. Zupełnie nic chłopi na tej konstytucji nie zyskiwali, natomiast mieszczanie nie zyskiwali wszystkiego, ponieważ no to też od razu trzeba powiedzieć, nie uzyskali pełni praw, tak jak szlachta. Natomiast no, te prawa były na ten moment dostatecznie duże, że pozwoliły rzeczywiście już w kolejnym stuleciu przeważyć ten szal i z mieszczaństwa uczynić właśnie tę siłę napędową, nie tylko teatru, ale w ogóle przynajmniej w jakiejś części społeczeństwa. Oprócz Bogusławskiego i oprócz Taczki Occiarza oczywiście były inne teksty o mieszczanach i teksty, które postulowały właśnie emancypację mieszczaństwa i one były nie mniej ważne, a z pewnej perspektywy może nawet bardziej. Bo na przykład Józef Wybicki napisał naprawdę zaangażowany tekst w sprawie emancypacji mieszczan. Tekst ten nazywał się Szlachcic Mieszczanin, jednak zrobił to dopiero po fakcie. To znaczy jego sztuka miała premierę w listopadzie 1991 roku, kiedy te postulaty równościowe nie były już dla szlachty kamieniem obrazu. Może zresztą kamieniem obrazy był, natomiast no już pewien stan rzeczy został zatwierdzony prawnie. To znaczy już mieszczanie mieli prawa zatwierdzone przez konstytucję. No w związku z tym tekst Wybickiego oczywiście ma pewne znaczenie, natomiast no wskazuje też na pewne takie kunktatorstwo w gruncie rzeczy w Wybickiego. No, o Wybickim jeszcze powiem chwileczkę, natomiast jest też ciekawa anegdota pokazująca jakby w pewnym kontekście jego wolty polityczne. No bo to, że on właśnie wystawia szlachcica mieszczanina w momencie, kiedy to już jest zupełnie bezpieczne i tak naprawdę już nie budzi oporów, jest jakoś znaczące. Otóż, jak wiadomo, Wybicki był jednym z konfederatów barskich. Był stronnikiem właśnie szlacheckiego, konserwatywnego obozu, sprzeciwiającego się jakimkolwiek reformom w kraju, przeciwnikiem króla. Później jednak pojechał studiować do Holandii. No i zdaje się, że to był dosyć kluczowy moment w jego takim politycznym życiorysie, ponieważ tam się naoglądał tego holenderskiego, dojrzałego już jednak mieszczaństwa. No i jak wrócił, to już troszeczkę inaczej zaczął prezentować się na scenie politycznej. Jego poglądy ewoluowały i przyjechał już jako zwolennik reform postulujący nadanie praw mieszczanom.
Nie dość, że napisał sztukę, w której postulował właśnie to nadanie praw, to sam jeszcze własnym przykładem, 6 sierpnia, czyli też w momencie, kiedy prawo o miastach zostało uchwalone, w Śremie przyjął prawo miejskie, biorąc na siebie obowiązek zwierzchności miasta Śremu. I być może nawet wygłosił przy tym taką piękną sentencję, jaką sam włożył w usta swojego bohatera Sędzica. Już wtedy dokonano rzadkich w dziejach czynem. Przy wielkiej szlachetności jestem mieszczaninem. Wieku XVIII wielka to epocha, że człek poznał człeka, że go czci i kocha. Czyli jakby znowu widzimy tutaj XVIII wiek jako taki koniec troszeczkę tej historii politycznej, że dochodzimy do takiego momentu, że człowiek człowieka może po prostu kochać, że już znikają te podziały stanowe. No bardzo jest to piękna wizja, natomiast no jak się za chwilę okaże, może nie do końca adekwatna. Nie ulega jednak wątpliwości, to jest faktem, któremu zaprzeczyć się nie da, że Wybicki z własnej i nieprzymuszonej woli stał się mieszczaninem. Przyjęcie prawa mieszczańskiego pozostało jednak w jego przypadku gestem. Wybicki dalej mieszkał w swoich manieczkach, gdzie go prawo magistrackie w żaden sposób nie wiązało, a później, gdy już częściej bywał w Warszawie na Sejmie, osiadł pod Grójcem. Czyli jakby znowu pozostawał mieszczaninem ze Śremu, ale tak naprawdę nie miało to specjalnego znaczenia dla jego funkcjonowania. Więc mieszczaninem był tak naprawdę nominalnie. Przyjął prawo miejskie. Zresztą przyjął je już też w momencie, kiedy mieszczanie mieli zagwarantowaną i możliwość nabywania dóbr ziemskich i w momencie, kiedy mieli zapewnioną nietykalność osobistą i tak dalej. Czyli znowu jest to taki gest, który jakkolwiek oczywiście jest piękny, ale pozostaje jednak tylko gestem, który nie miał większego przełożenia na to, w jaki sposób Wybicki funkcjonował. No i to też można uznać, że ten tekst, który napisał, który wystawił właśnie w listopadzie 91 roku, był w gruncie rzeczy już takim trochę wyważaniem otwartych przez konstytucję drzwi. Natomiast Taczka Occiarza, jak się wydaje, przynajmniej z pozoru, daleka jest od polityczności. Inaczej niż szlachcic mieszczanin, w którym wprost wykłada się rację mieszczan, a szlachtę, no i tutaj w roli szlachty obsadzonych jest dwóch takich przygłupów, Bandura i Burdziło, odmalowuje się w karykaturalny sposób. Oni, właśnie ci szlachcice, a zwłaszcza Burdziło, no to ciemnota, która w ogóle nie dopuszcza myśli o tym, by mieszczanin mógł być równy szlachcicom, a małżeństwo córki burmistrza z sędzicem, szlachcicem, obaj uważają za rzecz absolutnie niedopuszczalną. No i wszystko to jest przedstawiane w teatrze w roku 91. No i to prawda, że Targowica w rok później znowu zawiesiła obowiązywanie konstytucji. Monarchia konstytucyjna trwała w tym kraju ledwie rok. Jednak proces, jaki wówczas rozpoczął się w sprawach mieszczaństwa, był już nie do zatrzymania. I to zresztą znowu znamienne, że to mieszczanie są tą klasą, która najwięcej wygrywa na konstytucji. Jednak i tutaj pojawia się pewien kłopot, ponieważ nawet jeżeli uznać te postulaty Wybickiego za głęboko słuszne i za tak, choć post factum, ale jednak przyznanie pewnych racji mieszczanom i uczestnictwo w kampanii na rzecz mieszczaństwa, no to znowu jest trochę taki odgrzewany kotlet. No bo teraz opowiem inną historię. Fabuła opowiada o perypetiach burmistrzanki i zakochanego w niej szlachcica. I pojawiła się wcześniej, zanim ją wymyślił Wybicki. Otóż Eufrozyna, córka poznańskiego burmistrza Redlicha, została uprowadzona przez zakochanego w niej Maurycego, kapitana regimentu przybyłych z Warszawy wojsk. Pomaga mu sierżant o bardzo wdzięcznym imieniu Donnerwetter. Nieszczęściu zapobiegają jednak poznańscy mieszczanie, którzy zatrzymują porywaczy, gdy ci tylko starają się opuścić miasto. No i tutaj jakby ten epizod awanturniczy się kończy, no a teraz zaczyna się spór czysto proceduralny. Przed jakim sądem, wojskowym czy miejskim, toczyć ma się postępowanie w całej tej sprawie? Szlachcice odmawiają poddania się prawu miejskiemu i żądają, żeby cały spór rozstrzygnął sąd wojskowy czy też szlachecki. Występowanie przed sądem miejskim w żaden sposób nie licuje z ich godnością. Za to w drugą stronę, jak w metodą retorsji, żądają wydania brata dziewczyny Eufrozyny, który tak naprawdę wszczął ten bunt, tam prawie do zamieszek doszło, żeby go pobił zresztą do Nerwetera dosyć dotkliwie, żeby wydać go i postawić przed sądem wojskowym. No więc mamy impas, bo jedni chcą sądzić, mieszczanie chcą sądzić tych szlachciców przed sądem miejskim, natomiast szlachta żąda wydania mieszczanina i osądzenia go przed sądem wojskowym.
No i wszystko kończy się dobrze ostatecznie. Pakt legislacyjny zostaje czy pakt, ten pakt prawny zostaje przełamany, ponieważ do Poznania ma przybyć król, no i w obawie przed tym, że to król tak naprawdę podejmie tutaj jakąś ostateczną decyzję, oba sądy ustępują i młodzi biorą ślub w dodatku, czyli burmistrzanka wychodzi za szlachcica, co jak pokazuje tekst Wybickiego jeszcze w 1791 roku mogło budzić pewne zgorszenie. No i wszystko kończy się dobrze. Żeby było zabawniej w tym tekście, a jest to tekst, bo nie powiedziałem o tym, pod tytułem Burmistrz Poznański. To jest pierwszy tekst, który wprowadza rzeczywiście sprawę mieszczańską na scenę teatralną. Była to adaptacja Alcada z Zalmei, Calderona. Też oczywiście nie bezpośrednio zapośredniczona przez tekst francuski, no ale to jakby też jest pierwszy taki moment, kiedy Calderon zaczyna funkcjonować na polskiej scenie, na warszawskiej scenie, bo to przedstawienie było wystawione po raz pierwszy w Warszawie w 1782 roku. Tyle, że zamiast właśnie bohaterów Calderona mamy tutaj mieszczan i co nie bez znaczenia, mieszczan z Poznania. Więc ta fabuła, którą powiedziałem, czyli fabuła burmistrza poznańskiego, przedstawienie to było grane w 1982 roku, kiedy nikomu się tak naprawdę nie śniły jakiekolwiek prawa dla mieszczan. Nawet ten przedstawiony pomysł tutaj, żeby szlachcic był osądzony przed sądem miejskim, no był wtedy czymś zupełnie aberracyjnym i nie do pomyślenia. By w ogóle coś takiego w teatrze pojawiło się, czy w rzeczywistości. Problem był nawet, to też być może jest symptomatyczne, bo ponieważ problem nawet wynikł z ustaleniem autorstwa tej sztuki. Ponieważ burmistrz poznański był podpisany tylko inicjałami LJM. No i od dawna podejrzewano, że stał za tym tekstem Jerzy Marcin Lubomirski, który wcześniej też był przedsiębiorcą teatralnym w Warszawie, prowadził reduty, był jednym z takich głównych działaczy rozrywkowych. Później zresztą też obejmuje Warszawski Zespół Narodowy, wygryzając Bogusławskiego, który w tym czasie wyjeżdża do Poznania właśnie. No więc tenże Jerzy Marcin Lubomirski miał napisać burmistrza poznańskiego. Tekst był zresztą dedykowany Marii Annie Lubomirskiej, jego żonie, choć już wówczas, kiedy tekst był opublikowany, byłej żonie. W dodatku rękopis to też Ludwik Bernacki zaświadcza, który widział ten rękopis przed wojną, bo on spłonął w 1944 roku. No i też zaświadcza, że to było pismo Lubomirskiego. Co prawda widział rękopis, ale nie był to autograf, czyli nie był to tekst autorski, tylko jakiś odpis. No więc sprawa wydawała się jasna, że to Lubomirski jest autorem tego tekstu. Pytania zaczęły się pojawiać, no bo po pierwsze, czy dedykował ten tekst byłej żonie i dlaczego podpisał się inicjałami w odwróconej kolejności, co jakoś nie było wtedy zupełnie przyjętym zwyczajem. No i sprawę w dosyć ciekawy sposób wyjaśniał Zbigniew Raszewski, który doszedł do wniosku, że owszem, Lubomirski sygnował ten tekst, wziął na siebie odpowiedzialność za to, natomiast autorem był nie kto inny jak Jan Baudouin, o którym też już tutaj mówiłem, jako założycielu Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Który to w przeciwieństwie do Lubomirskiego był mieszczaninem i przedstawicielem warszawskiego patrycjatu. Ale te dochodzenia na temat autorstwa, one pokazują oczywiście rozmaite rzeczy, między innymi to, że jednak o prawa mieszczan być może skuteczniej upomina się autor, który sam z pochodzenia jest mieszczaninem, niż arystokrata Lubomirski, który zresztą przehulał cały majątek. Ale są tu rzeczy ważniejsze w tej premierze i w tym tekście zresztą też. Na przykład fakt, że ta premiera w Teatrze Publicznym miała miejsce 25 listopada w 18. rocznicę koronacji Stanisława Augusta. Ja tutaj też mówiłem nieraz o takim zwyczaju właśnie, że organizuje się specjalne rocznicowe przedstawienie, czy to z okazji koronacji, czy to z okazji elekcji. No ale jakby, że to przedstawienie wystawia się właśnie w rocznicę koronacji jest rzeczą znaczącą. Znaczy po pierwsze, że król musiał o tym wiedzieć, musiał się na to zgodzić. No a co jeszcze bardziej prawdopodobne, no że stała za tym też pewna polityka królewska i poparcie króla dla postulatów wyrażanych w burmistrzu Poznańskim.
bo poza samą fabułą przedstawiającą właśnie konflikt racji mieszczan i szlachty, padały tam też rozmaite słowa, które czasem miały rangę takiego zaangażowanego manifestu. No i na przykład burmistrz Redlich mówił do poznanian: sprawiedliwość króla i stan cały macie za sobą. Czyli jakby znowu jest tutaj to wpisanie tego, że sprawiedliwość, stan cały, tutaj po raz pierwszy też się pojawia taka kategoria, że mówiąca o tym, że mieszczanie stanowią jednak jakąś pewną całość i w dodatku jeszcze oprócz tego, że sprawiedliwość mają za sobą, co jest taką kategorią, owszem, bardzo piękną i jakoś wpisującą się w ten porządek ogólnej sprawiedliwości, natomiast mało funkcjonalną, ale mają za sobą oprócz tego też króla. No i przypominam, że w koniec końców do Poznania przyjeżdża król, który już nie musi dokonywać tego arbitrażu, no, ale jego pojawienie się też to jakby sprzyja rozwiązaniu całej sytuacji konfliktu między mieszczanami a szlachtą. Więc mogło to świadczyć rzeczywiście o tym, że w poznańskich obywatelach rosło poczucie jedności stanowej, a także poczucia wsparcia ze strony króla, który w utworze Baudouina właśnie zjeżdża do Poznania. I to właśnie burmistrz poznański jest takim tekstem założycielskim dla mieszczańskiej tożsamości. Owszem, były wcześniej jeszcze próby i też o nich mówiłem, na przykład w Małżeństwie z kalendarza. Czyli ja w tym drugim czy trzecim przedstawieniu, które pojawia się na scenie publicznej, też pojawia się postać mieszczanina, za którego ma zostać wydana córka szlachcica. No to oczywiście jak to się skończyło, to też mówiłem, to znaczy, że Bohomolec bardzo szybko musiał dopisywać drugą część, w którą odwracał kolejność. I to już nie za cudzoziemskiego mieszczanina miała wyjść szlachcianka. Cudzoziemski mieszczanin, żeby było zabawnie, nazywał się Delacour, czyli spod stryczka, tak jakby tłumacząc, jakby się urwał, wychodziła już za swojaka, czyli jakby na wstępie już ten projekt emancypacji mieszczan i cudzoziemców, bo to jest jakby nie ma tam wyraźnie mowy o tym, że to jest sprawa mieszczańska, tylko raczej to jest taki klasyczny model sporu fraka z kontuszem. No ale jakby ta sprawa mieszczańska, powiedzmy, że się wtedy zaznaczyła, no chociaż bardzo szybko się Bohomolec musiał z tego wycofać. Więc tak naprawdę dopiero burmistrz poznański w 1982 roku staje się takim głosem rysującym idealny system, w którym mieszczanie mogą sądzić szlachtę. No i głosem na rzecz realnych zmian. No, ale pojawia się pytanie, dlaczego akurat burmistrz poznański i dlaczego Poznań? I to ciekawe też swoją drogą, jeżeli spojrzysz na postacie, które tworzą polski teatr, czy na Bogusławskiego, czy na Wybickiego, oni obaj pochodzą przecież z Wielkopolski. Wielkopolska była matecznikiem tak Bogusławskiego, jak i Wybickiego. Zresztą Wybicki w swoim czasie, zanim jeszcze napisał Szlachcica Mieszczanina, był zaangażowany w powstanie teatru w Poznaniu. No a Bogusławski z kolei też chwilę po premierze burmistrza poznańskiego zostaje dyrektorem poznańskiej sceny. Co też jest ciekawe zresztą, sprawa jest dosyć zagadkowa, bo choć Bogusławski dostał dyrekcję w Poznaniu, to sam został w Warszawie, a do Poznania posłał tylko aktorów. I uczynił tam, sam został zresztą w Warszawie, gdzie dyrektorem był Lubomirski, który go wcześniej wygryzł z tej funkcji. Wysyła Bogusławski do Poznania swoich aktorów, no i tam nimi ma zawiadywać Józef Srokowski. I to jest ten pierwszy moment, 1783 rok, kiedy w Poznaniu powstaje teatr publiczny. To też jest oczywiście wcześniej, tak jak w każdym mieście, gdzie było jakiekolwiek kolegium jezuickie, istniał teatr konwiktowy. Natomiast tutaj bardzo wyraźnie mówi się o tym, że to jest teatr publiczny. Po raz pierwszy w Poznaniu właśnie w 83 roku powstaje. Epizod ten trwa dosyć krótko, ponieważ w 85 Srokowski w dosyć spektakularny sposób plajtuje i zostawia aktorów na lodzie. No, ale fakt jest faktem, że to jest ten moment, kiedy w Poznaniu powstaje teatr publiczny. Z samego faktu, że powstaje teatr, oczywiście nie wynika niewiele, ponieważ w tym czasie powstają teatry i w Krakowie, i w Lublinie. W tym zestawieniu jednak narzuca się od razu pewna podstawowa chyba różnica, zwłaszcza z perspektywy teatru publicznego, ponieważ tak teatr w Lublinie, jak i teatr w Krakowie były po prostu przedsiębiorstwami prywatnymi. Znaczy, innymi słowy, no, jechało się tam po to, żeby zakładało się po to teatr, czy w Krakowie, czy w Lublinie, żeby najzwyczajniej w świecie robić na tym pieniądze. Natomiast o teatrze poznańskim rzeczywiście mówiło się, że to jest teatr miasta.
używano także określenia teatrum publicum, co tak naprawdę miało tutaj takie znaczenie synonimiczne, to znaczy w pewnym sensie są to określenia tożsame, bo widać to właśnie na przykładzie Poznania, gdzie grały teatry konwiktowe i były teatry prywatne. Teatr miejski to miał być właśnie ten teatr, który nie jest prywatny, który należy do jakiejś innej, który należy w ogóle do jakiejś wspólnoty, która nie jest wspólnotą ani religijną, ani nie jest jakąś wspólnotą zysku, jak ma to miejsce w przypadku przedsiębiorstw prywatnych. Miał należeć do wspólnoty miejskiej. To miasto miało być właśnie tą rzeczą publiczną. Czyli znowu inaczej niż miało to miejsce w przypadku teatru konwiktowego, czy religijnego, czy prywatnych przedsiębiorstw. Poznańskie mieszczaństwo, które chwilę wcześniej pokazane zostało właśnie w rocznicę koronacji króla na warszawskiej scenie, teraz samo zaczęło domagać się własnego teatru. I w sumie aż by się chciało, żeby burmistrz poznański, co wcale nie jest wykluczone, bo przecież jesienią 82 roku burmistrz poznański przez Bogusławskiego i tych samych aktorów jest grany w Warszawie. Później ci aktorzy jadą do Poznania, więc to by była taka bardzo ładna puenta, gdyby rzeczywiście w tym Poznaniu był zagrany burmistrz poznański. Dowodów nie ma, nie da się wykluczyć, nie da się potwierdzić, pozostajemy w takim zawieszeniu, co pozwala też na rozmaite spekulacje. Jeżeli spojrzeć właśnie na historię, na ten krótki epizod z dziejów sceny poznańskiej, to wydaje się, że Teatr Poznański był nawet pod pewnymi względami bardziej publiczny niż warszawski. Który, no przypominam, najpierw powstawał jako inicjatywa królewska, był to teatr dworski formalnie, później decydował o tym, o udzieleniu monopolu Sejm. W Poznaniu tymczasem obywatele sami dopraszali się teatru. Tak jak w umowie, jaką Rada Miasta Poznania podpisuje z Bogusławskim, jest takie stwierdzenie. Zresztą te starania trwały dosyć długo. Były prowadzone rozmaite podchody do Lubomirskiego przez jakiegoś pułkownika. Jakiś pułkownik miał pośredniczyć, prawdopodobnie tym pułkownikiem był nie kto inny jak Józef Wybicki. No i już widać, że to jest przykład zupełnie innej fundacji teatralnej niż Kraków i Lublin, to jasne, ale także niż Warszawa. No i to też jakby znowu się w jakiś sposób narzuca ta historia. I być może rzeczywiście Poznań jest tutaj jakimś bardzo specyficznym przykładem, no ponieważ przypominam, że Teatr Polski otwarty w 1875 roku, oprócz tego, że ma napisane Naród sobie, no to jeszcze rzeczywiście był to teatr, bo to jeżeli chodzi o samą budowlę, no to być może był to rzeczywiście pierwszy narodowy teatr, bo był zbudowany rzeczywiście zdatków zbieranych wśród Polaków. No i to jest właśnie etos mieszczański tak naprawdę. To jest ten etos mieszczański, o który mi chodzi w tym wykładzie. Nie właśnie o jakąś mieszczańską hipokryzję czy o strasznych mieszczan, ale o mieszczan, którzy widzą w sobie pewną wspólnotę obywateli różnych. O tej różnorodności też za chwilę powiem, ale przede wszystkim równych w prawach. W latach 80. Poznań, mówię teraz oczywiście o XVIII wieku, w latach 80. Poznań rzeczywiście wyróżniał się na tle całej Polski. Kraków był wtedy takim miastem w stanie względnego upadku. No wystarczy powiedzieć, że na ten zjazd zwołany przez Dekerta w Warszawie, gdzie byli przedstawiciele 141 ośrodków miejskich w Polsce, nikt z Krakowa nie przybył. Był oczywiście Gdańsk, który no od XVI wieku tak naprawdę cieszył się zupełnie innym statusem niż pozostałe miasta. Było to miasto, które no toczyło nawet w pewnym momencie wojnę z Rzeczpospolitą, więc zawsze mieszczanie gdańscy mieli tutaj zupełnie inną sytuację. Był Toruń, oczywiście, który też jako miasto funkcjonował bardzo dobrze. Zwracam uwagę też, jak to geograficznie się rozkłada, prawda? Gdańsk, Toruń, Poznań. No i we wszystkich tych miastach, co jest pewnie nie bez znaczenia, oprócz tego, że one były fundowane na prawie niemieckim, no to jednak w dużej mierze mieszczanami byli właśnie Niemcy. A zatem bycie mieszczaninem, to znowu wracam do tego, czym jest ten etos mieszczański, czy mieszczaństwo jako pewna grupa społeczna, bycie mieszczaninem od początku oznaczało właśnie tworzenie tożsamości wspólnotowej innej niż wspólnotowość religijna czy etniczna. Wśród bohaterów burmistrza poznańskiego są Polacy, Niemcy, katolicy, protestanci. No i wszyscy oni przede wszystkim, i to pada też po raz pierwszy chyba tak naprawdę właśnie w odniesieniu do mieszczan, to słowo obywatelami mają być. No oprócz tych miast, o których powiedziałem, była jeszcze oczywiście Warszawa, w której mieszczaństwo też się emancypowało i to nie byle jak. Od początku zresztą istnienia teatru publicznego ten żywioł mieszczański był tutaj bardzo wyraźny, czego przykładem jest chociażby Franciszek Bars, czy jego rodzina, który później zresztą stał się dosyć wpływowym politykiem i autorem teatralnym też.
Aktorzy i ludzie związani z teatrem no, też jakby ten żywioł mieszczański napędzali, no, ponieważ sami w większości należeli do stanu mieszczańskiego. W przeważającej mierze, a naliczono w sumie w spisie powszechnym z 1792 roku, naliczono 927 osób, które w jakikolwiek sposób żyły z widowisk czy teatru. No i znakomita większość, bo tam w tym spisie ustalano pochodzenie czy stan społeczny, znakomita większość to byli właśnie mieszczanie. Wystarczy zresztą znowu, chociaż być może jest to przykład mało reprezentatywny, ale wymowny jakoś, spojrzeć na kariery aktorek szlacheckich, które debiutowały, które zaczynały swoje, czy w ogóle inaczej, to nie one debiutowały, tylko może Teatr Narodowy, czy Teatr Publiczny debiutował z aktorkami z pochodzenia szlachciankami, po które przyjeżdżali mężowie, zabierali je do domu, no i tam były jakieś dosyć trudne i dramatyczne historie. I porównać właśnie to z postawą Marii Gałdzickiej, która owszem, była mieszczką przede wszystkim. I ona do teatru się nie dostała, natomiast to, co napisała w tym swoim liście do Monitora, jest rzeczywiście uderzającym takim świadectwem świadomości tego, czym jest teatr i do czego może zostać wykorzystany. No właśnie, ale Warszawa jednak mimo wszystko różniła się, czy od Poznania, czy od Torunia, od innych miast. I mimo rzeczywiście bardzo silnie akcentowanych promieszczańskich sympatii poniatowskiego, to jednak przede wszystkim było miasto, to była stolica. To przede wszystkim było miasto, gdzie funkcjonowała władza centralna, no i przede wszystkim było to miasto królewskie, co jakby siłą rzeczy obecność dworu i najwyższych władz w państwie, zresztą chyba do tej pory trochę tak jest, jakby trochę ten wymiar lokalności czy rozwoju mieszczaństwa trochę osłabia. Chociaż znowu, no, jeżeli chodzi o mieszczańską elitę, no, to był to nie byle kto, mówię teraz o warszawskiej, był to na przykład choćby Piotr Blank, który w swoim czasie no, udzielał kredytu Rzeczpospolitej, znaczy jakby to znowu była osoba dosyć wpływowa. Jednak tak naprawdę dopiero w czasie insurekcji warszawskiej, o której mówiłem dwa tygodnie temu, kiedy to szewc Kiliński, jak przedstawiciel wcale nie patrycjatu, nie żaden bankier, którego siła przebicia tak naprawdę polega na tym, że może udzielić kredytu nawet nieoprocentowanego i go to w żaden sposób nie zubaża, ale właśnie szewc może zostać bohaterem. To jest chyba ten moment właśnie, insurekcja warszawska, 1794 rok, kiedy warszawskie mieszczaństwo jako wspólnota się konstytuuje, no ale to też o czym mówiłem poprzednim razem, ono się konstytuuje wobec tego, co dzieje się na ulicy, wobec jakiegoś takiego dosyć przerażającego teatrum, gdzie się owszem wypowiada pewne kwestie ze znanych z teatru sztuk, ale wypowiada się na przykład pod Szubienicą, prawda? Kiedy intryga idzie w górę, mówiło się wtedy, kiedy wieszano jednego z biskupów. W Poznaniu natomiast, i to znowu jest jakaś dosyć istotna różnica, jak mi się wydaje, ta wspólnota zawiązuje się wokół teatru publicznego, znaczy wokół tego apelu czy wołania obywateli o to, żeby jednak powstał publiczny teatr miejski, żeby Bogusławski przysłał tam swoich aktorów, którzy mieli właśnie tworzyć teatr prawdziwie miejski, wspólnotowy, ale właśnie nie religijny i nie zarobkowy. I to był chyba pierwszy taki przypadek w Polsce. Jeżeli tak, no to sygnowany jedynie inicjałami burmistrz poznański byłby przedstawieniem pionierskim, z silnym ostrzem krytycznym, wymierzonym przeciw szlachcie i porządkowi feudalnemu. Sukces burmistrza starał się później wykorzystać Wybicki, właśnie dopisując, jakby to, wykorzystując tę samą fabułę i ten sam pomysł tak naprawdę w 1791 roku. No, Wybicki niewątpliwie był zasłużony dla poznańskiego teatru w latach 83-85. Niewątpliwie był też zasłużony dla sprawy mieszczańskiej, ponieważ no, rzeczywiście też trzeba mu przyznać, że na Sejmie Czteroletnim dosyć już jako mieszczanin zresztą orędował za sprawę mieszczańską. Ale wydaje mi się, że to też jest coś innego, ponieważ Wybicki zdążył się naoglądać miast niderlandzkich i zdał sobie chyba sprawę, że to jest właśnie ta grupa społeczna, która z racji pewnej swojej antystrukturalności, mówię tutaj o antystrukturalności w takim rozumieniu jakby antyszlacheckości, to znaczy ta struktura szlachecka rozpisana na rozmaite genealogie automatycznie tworzyła pewną strukturę, poza którą nie było wyjścia. Natomiast no, mieszczaństwo pod tym względem było jednak dużo bardziej płynną grupą społeczną. No a na pewno stanowiła jakieś radykalne zerwanie z tym porządkiem feudalnym. No, to chyba też nie jest przypadek,
że właśnie w niderlandzkich miastach powstaje taki tekst jak Everyman, czyli pierwszy, tak jak się uważa, moralitet. To, że narodził się on właśnie wśród mieszczaństwa niderlandzkiego jako manifest nowej podmiotowości, w której człowiek sam zaczyna być odpowiedzialny za swoje czyny. No i oczywiście znowu można powiedzieć, że moralitet no to jest taki utwór jeszcze, który wpisuje to wszystko w taką perspektywę religijną, w perspektywę rzeczy ostatecznych, tak? Że wybory, jakie dokonuje człowiek, ważą na jego zbawieniu. Natomiast to jakby w chwilę później można znaleźć też w kontekście świeckim, to znaczy w takim znowu bardzo weberowskim rozumieniu tego, czym jest mieszczaństwo, to znaczy praca, praca, praca. Wszystko zawdzięczamy swojej pracy, że człowiek jest zależny od siebie w gruncie rzeczy, że człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje życie, sukces lub brak tego sukcesu. No i nawet można w to wpisać dogmat o predestynacji, w którym, jak wiadomo, też chodziło o to, że powodzenie bądź brak powodzenia w życiu ziemskim jest tylko świadectwem tego, że się zostało bądź nie zostało wybranym przez Boga. Natomiast cały czas tutaj, no właśnie, praca i sukces, już nie stan społeczny, nie urodzenie, tylko to, do czego człowiek dochodzi w gruncie rzeczy, staje się wyznacznikiem mieszczańskich wartości. No i na pierwszy rzut oka to jest znowu taki świat, w którym wszystko jest możliwe. Skoro właśnie nie istnieją takie bariery stanowe, skoro nie trzeba już się koniecznie urodzić szlachcicem, żeby cokolwiek w życiu osiągnąć, no to wydaje się, że wszystko zależy od człowieka i jego determinacji, pracowitości. No i to znowu jest taki trochę też amerykański sen przecież, prawda? To znaczy, to nie jest przypadek, że Stany Zjednoczone jako państwo, jako pewien ustrój jest fundowany właśnie na wartościach oświeceniowych. I to prawdopodobnie jak żaden inny kraj na świecie, no bo oczywiście rewolucja francuska ma swoje dziedzictwo oświeceniowe, natomiast no, późniejsze jeszcze XIX-wieczne losy Francji, rewolucje, kontrrewolucje, jakby notoryczne powroty też pewnych wartości z ancien reżimu są widoczne. A Stany Zjednoczone to jest właśnie takie państwo typowo oświeceniowe, najbardziej chyba, a przy tym mieszczańskie też. No więc właśnie, skoro nie istnieją żadne przyrodzone bariery, które by determinowały kondycję ludzką, no to wszystko zależy od człowieka. Mieszczaństwo to stan niezwykle dynamiczny, to tożsamość z wyboru, co też nie jest bez znaczenia. Tożsamość cały czas negocjowana względem czy to w tożsamości religijnej, czy statusu majątkowego. Także grupa społeczna, niezwykle zróżnicowana, od bankierów, którzy są w stanie udzielić kredytu państwu, po żebraków i biedotę. Jakby w tej rozpiętości, w tej płynności tożsamości jest tyleż siła, co i, jak mi się wydaje, słabość tej wspólnoty. No tak, Wybicki pod wpływem swojej podróży zmienił stosunek do rzeczywistości społecznej i politycznej i z obozu barskiego przeszedł na stronę króla, by następnie stać się orędownikiem reform. No i mieszczaństwa oczywiście. Pod wojewodzi poznański od sierpnia 91 roku już mieszczanin śremski wystawia w Teatrze Warszawskim sztukę Szlachcic Mieszczanin, którą lekko później zresztą przerabia, ona później funkcjonuje też pod tytułem Jarmark albo Szlachcic Mieszczaninem. No i tutaj znowu też to odwrócenie molierowskiego tytułu, prawda, gdzie było, że mieszczanin szlachcicem, tutaj jakby ten wektor jest odwrócony. No i też to ma oczywiście służyć pokazaniu tego, że mieszczaństwo, to bycie mieszczaninem nie jest w żadnym razie niczym gorszym od bycia szlachcicem, a może wprost przeciwnie nawet. No i rzeczywiście, mieszczanin w Jarmarku, jak się to czyta, to jest całkiem inna klasa, w ogóle całkiem inny rodzaj człowieka tak naprawdę. Oczytani, wykształceni, bywali w świecie. Oprócz burmistrza i jego świty pojawiają się tutaj też różni obywatele i obywatelki miasta. Znaczy, to już widać, że ta wspólnota się staje, ona się otwiera na to, na co wspólnota szlachecka była cały czas zamknięta. Czyli pojawiają się też obywatelki. Są tu handlarze, kupcy, rzemieślnicy, jest lekarz, kuglarz, są Niemcy, Ślązacy, Czesi, Ormianie, Żydzi, Cyganie, czyli cała mieszanina i etniczna, i religijna. No i wszyscy mają być przede wszystkim obywatelami. I ich w tym poczuciu obywatelstwa, czy też w tym byciu obywatelem, nie ma ich determinować ani pochodzenie, ani religia. Wybicki wprawdzie nie określa miejsca akcji, jednak nie można mieć wątpliwości, że znajdujemy się dokładnie w tej samej scenerii, jaką zarysował kilka lat wcześniej w burmistrzu poznańskim Jan Baudouin. Miasto, o którym mowa, znajduje się bowiem niedaleko Śremu. No to jest ten Śrem, w którym mieszczaninem stał się Wybicki. I rokrocznie odbywa się tutaj jarmark
na który zjeżdża okoliczna szlachta i mieszkańcy okolicznych miast. Notabene ten jarmark odbywał się 24 czerwca, czyli jakby dzisiaj jest ten moment, kiedy można by w jakiś sposób nawiązać do tej tradycji. No, oczywiście chodzi o Poznań, tutaj nie ma co do tego wątpliwości, no, tym bardziej, że no właśnie w Poznaniu 24 sierpnia odbywały się jarmarki. Podobnie zresztą jest więcej między burmistrzem poznańskim i jarmarkiem, czy też mieszczaninem, szlachcicem. Nie chodzi nawet o samą fabułę, bo chodzi o to samo, że burmistrzanka ma być wydana za szlachcica, no i powoduje to ogromne zgorszenie wśród całej reszty szlachty, że jak to się z mieszczką żenić. A co gorsza, jeszcze ten mieszczanin, zresztą powtarza poniekąd gest Wybickiego, ponieważ też wpisuje się do ksiąg grodzkich, chce zostać mieszczaninem, jakby zrezygnować ze swoich przywilejów jako szlachcic. I co ciekawe, premiera szlachcica mieszczaninem, no właśnie, odbyła się 25 listopada, równo 9 lat po burmistrzu poznańskim. Znowu jest to ta sama okazja. Czyli znowu jakby tutaj można przypuszczać, że motorem wystawienia tekstu Wybickiego jest król, bo to jest przecież no, rocznica koronacji. Tym razem jednak walka już była wygrana. Znaczy, mieszczanie od maja 91 roku już mieli zagwarantowane swoje prawa, a przedstawienie to Wybickiego, jarmark, czy też wówczas jeszcze mieszczanina szlachcica, grano w jednym ciągiem z powrotem posła i dowodem wdzięczności narodu, no, wpisując tym samym ten tekst w najgorętsze premiery tego roku konstytucyjnego. No, tylko, że to wcale tak naprawdę, jak się w to wczytać, to nie był tekst politycznie gorący. Adam Skałkowski nawet stwierdził kiedyś, że jarmark to jest taka sceniczna fraszka. Podobnie zresztą jak dowód wdzięczności narodu, o którym tutaj opowiadałem, sztuka Wybickiego okazała się właśnie taką raczej mdłą agitacją w sprawie, która już została rozstrzygnięta, która była już wygrana. Ja przypominam tylko, że dowód wdzięczności narodu, no to też jest ciąg dalszy powrotu posła. To też już jest wystawiane w momencie, kiedy już się wszystko zostaje rozstrzygnięte. Ile powrót posła to jest jeszcze styczeń, czyli jeszcze jest przed ogłoszeniem konstytucji, no i z tym się wiążą rzeczywiście ogromne awantury. Wystarczy przypomnieć Jana Suchorzewskiego, który wnosi skargę na Sejm przeciwko autorowi. No to dowód wdzięczności narodu to już była taka zupełnie akademia. No i trochę to samo się dzieje z tekstem Wybickiego, który znowu stara się wejść w buty Baudouina i wzoruje się na burmistrzu poznańskim, no ale tak naprawdę to jest bardziej tekst, tak, to jest może właśnie bardziej tekst na cześć Stanisława Augusta, ponieważ też tam padają takie słowa. Na przykład Świętosław, czyli ów sędzic mówi: z tych przyczyn król ojczyzny, ojciec ukochany, król w dziejach wiekuisty i burmistrz na to, wiwat król i stan. No i to jest znowu taka deklaracja raczej mająca oddziaływać na króla i jego dobre samopoczucie, a nie być głosem w jakiejś istotnej sprawie. No więc był to rzeczywiście, podobnie jak inne teksty, które były w tym czasie wystawiane, już raczej częścią takiej celebracji i promocji króla. No to jeszcze Kazimierza Wielkiego można chociażby wpisać w to, kiedy król rzeczywiście wstał, kłaniał się publiczności, sam wchodził w rolę Kazimierza Wielkiego. No i w ogóle to było takie teatrum, które odbywało się też na widowni. No ale to poza właśnie takim aspektem raczej teatralnym niewiele do sprawy wnosiło. No więc tak, jak już wspominałem, prawo o miastach zostało przyjęte przez Sejm 18 kwietnia 1791 roku. I to znowu jest ciekawe, że równo 3 lata później, czyli 17-18 kwietnia 1794 roku, odbyła się insurekcja warszawska, czyli jakby 3 lata dokładnie w trzecią rocznicę nadania mieszczanom praw, no to warszawskie mieszczaństwo jakoś się w dosyć dziwaczny i makabryczny jednak mimo wszystko sposób staje wspólnotą. Być może to jest wspólnota, jaką sobie wymarzył Jarosław Marek Rymkiewicz. Cały ten proces emancypacji mieszczaństwa zaczął się od procesji na Zamku Królewskim 2 grudnia 1989 roku, kiedy właśnie 141 przedstawiciele ze 141 miast ubrani w uroczyste czarne stroje udali się do króla, by złożyć petycję w sprawie nadania mieszczanom ich praw. Później odwiedzali jeszcze marszałków sejmowych. No i Sejm już tutaj po takiej demonstracji niewiele się namyślając zaczął działać 18 grudnia, czyli chwilę później powołano deputację do miast naszych królewskich, która miała pracować nad ustawą o miastach.
Prace były od początku torpedowane przez konserwatywną szlachtę. Przepychanki trwały ponad rok i tego prawa o miastach nie było, nie dało się ustanowić. No i chodziło przede wszystkim o takie aspekty czysto polityczne, to znaczy najprostsza rzecz, żeby mieszczanie również mieli swoich przedstawicieli w Sejmie, na co się szlachta żadną miarą zgodzić nie chciała. No i kiedy upadł kolejny projekt ustawy, z własnym pomysłem wystąpił nie kto inny jak Jan Suchorzewski, czyli ten, który chciał skarżyć Niemcewicza, czy skarżył Niemcewicza na Sejmie. No i on, jak się wydawało, wtedy wystąpił z takim bardzo pojednawczym projektem, w którym rzeczywiście uznawał, że należy spełnić pewne oczekiwania mieszczan. Natomiast no, z tymi prawami politycznymi, czyli prawem reprezentacji jednak może niekoniecznie. No i koniec końców uchwalono takie prawo, w którym mieszczanie nie mieli własnych posłów, mogli jedynie wysyłać na Sejm przedstawicieli, a ci mieli głos jedynie w sprawach dotyczących miast. Ustawa ta gwarantowała mieszczanom nietykalność osobistą. Mogli oni nabywać majątki ziemskie, co też wcześniej było niemożliwe, no więc w związku z tym dopiero wtedy ktoś, kto mieszkał w mieście, był mieszczaninem, mógł sobie kupić majątek ziemski. No i mogli też, co nie bez znaczenia, obejmować urzędy, otrzymywać stopnie oficerskie. Proszę zwrócić uwagę, jaki to jest poziom, o czym my w ogóle mówimy. Tak? Znaczy, konstytucja pozwala mieszczanom nadawać stopnie oficerskie, a także sprawować pewne godności duchowne. Czyli to jest jakby pewien pułap minimum, który okazał się wtedy jednak dosyć dużym sukcesem. Prawo o miastach później znowu weszło oczywiście w całej rozciągłości jako trzeci artykuł Konstytucji 3 maja, no i obowiązywało raptem rok do zwycięstwa Targowicy. No i znowu, właśnie w związku z tymi przepychankami na Sejmie, prawo o miastach pozwalało mieszczanom raczej na taką emancypację w sferze obyczajowej niż politycznej. Na Sejmie tak naprawdę mieli głos doradczy, i więc o kreowaniu jakiejkolwiek polityki państwa nie mogło być mowy, więc pozostawała polityka na szczeblu miejskim, a tutaj konstytucja rzeczywiście gwarantowała miastom pełną autonomię z władzą sądowniczą włącznie. Czyli jakby widzimy już sens też tego, że miasto może być rzeczywiście taką wspólnotą publiczną, rzeczą publiczną dla mieszczan, o ile właśnie to hasło Rzeczpospolita w wymiarze całego kraju no, dotyczyło siłą rzeczy raczej szlachty, no to mieszczanie mogli mieć swoje miasta, które zresztą zostały w myśl tej ustawy ogłoszone też wolnymi. Więc to marzenie z burmistrza poznańskiego, kiedy sądy miejskie mogły sądzić szlachtę, się wreszcie spełnia. Oba te teksty, czyli i burmistrz poznański, i szlachcic mieszczanin, tworzą pewną taką klamrę opowieści na temat emancypacji mieszczan. I na tle obu tych tekstów Taczka od Ciarza to tekst zupełnie innego porządku. Wydawało się zupełnie niepolityczny, niewojujący, niezaangażowany, no taki sobie melodramat. No bo idzie to tak, mniej więcej. Julie Ford stara się o rękę szanowanego w mieście kupca, pana Delomera. W czasie rozmowy między nimi na temat szczegółów układu małżeńskiego wchodzi Dominik, tytułowy occiarz, który przychodzi po doroczną zapłatę za ocet i musztardę. Przypadkiem dowiaduje się o planach, o jakich rozmawiają panowie, no i dowiaduje się o nich też niestety Dominik syn, czyli syn occiarza, który notabene jest prawą ręką w interesach Delomera. Niedługo okazuje się, jak to w oświeceniowych tekstach w ogóle, może niekoniecznie tylko w melodramatach, że ów Dominik syn jest wzajemnością zresztą zakochany w pannie Delomer. Ta jednak w zgodzie z obowiązującym obyczajem musi być posłuszna ojcu, no i zostanie, wszystko na to wskazuje, że zostanie wydana właśnie za Julie Forda. Tylko stary Dominik tutaj nie traci optymizmu. To jest właśnie taka postać, dla której wszystko jest możliwe, znaczy, który wszystko może osiągnąć własną pracą i tak naprawdę, jeżeli chcieć, to móc. To jest takie kluczowe, takie motto tej postaci. Nie ma zresztą też żadnego problemu ze swoją kondycją społeczną. To znaczy, wcale się nie uważa gorszy od Delomera, wprost przeciwnie. Znaczy, obaj tak naprawdę robią w tym samym, obaj handlują, tylko tamten handluje jakimiś kosztownościami, a ten handluje octem. No i zresztą w poczuciu równości czy w poczuciu pewnych demokratycznych wartości, dalszy przebieg akcji oczywiście przyzna rację staremu Dominikowi. Bo to na skutek bankructwa wspólników Delomer traci cały majątek.
No w tej sytuacji. Jak też nie trudno zgadnąć, Julie Ford się bardzo szybko ulatnia, ponieważ no, był to typowy łowca posagów, któremu na dziewczynie wcale nie zależało, tylko chciał pieniędzy starego Delomera. Delomere w międzyczasie nawet się zastanawia, czy żeby wyjść na prostą, czy nie wyłudzić jakiejś pożyczki. No tutaj zostaje ostro skrytykowany przez młodego Dominika, który daje mu taki wykład mieszczańskich wartości, że tutaj lepiej głodować i żyć w nędzy, niż się zhańbić jakimś nieuczciwym zachowaniem. Koniec końców jednak sytuację ratuje tytułowy odciarz, ze swoją taczką zresztą. Stary Dominik w kluczowym momencie wtacza się do salonu w łachmanach. No, przypominam, że ta cnota odziana w łachmany, to jest podtytuł tej sztuki, wtacza się ze swoją taczką do tego salonu mieszczańskiego Delomera. No, syn jest w ogóle zbulwersowany i mało się pod ziemię nie zapadnie ze wstydu, że tutaj ojciec obdarty z taczką z musztardą wjeżdża do salonu. Okazuje się jednak, no, że w tych beczułkach wcale nie ma żadnego octu ani musztardy, tylko są pieniądze, które to właśnie Dominik, dlatego że przez całe życie uczciwie pracował, odkładał każdy grosz. To jest też ten element właśnie takiego ciułactwa. Znaczy można żyć, można chodzić w łachmanach, można parać się jakimkolwiek zajęciem, no ale coś tam zawsze można odłożyć. No i dzięki temu oczywiście ratuje sytuację, ponieważ teraz przekazuje pieniądze synowi, który też może zrobić z nim użytek jako prawa ręka w interesach Delomera. No może całe przedsiębiorstwo wyprowadzić na prostą, no i oczywiście wyciągnąć z tarapatów całą rodzinę i się ożenić z dziewczyną, na której mu naprawdę zależało, nie tylko na jej pieniądzach. No jest to historia piękna i budująca, i wzruszająca o miłości i o tym, to też tak jak było w Nędzy Uszczęśliwionej zresztą, że ubodzy z cnotą zawsze są bogaci. Tam pamiętam Rondo Antka, tam Bogusławski śpiewał taki fragment. Tu jest mała taka zmiana. Bogusławski, przepisując tekst Merciera, u Merciera jest jeszcze tak, że w przypływie właśnie takiego uniesienia, radości, szczęścia, Delomer, czyli ten bogaty mieszczanin, sam łapie za taczkę i zaczyna z nią biegać po tym salonie. No, Bogusławski aż tak daleko nie poszedł. Znaczy doszedł do wniosku, że jednak to już, kiedy mieszczanin, właśnie taki mieszczanin, patrycjusz, elita mieszczańska, chwyciłaby za taczkę, to mogą już tego jednak Polacy nie znieść. No, przypominam, że premiera odbyła się zanim jeszcze w ogóle była mowa o tym, że mieszczanie mogą mieć jakiekolwiek prawa. Jeszcze jest jedna zmiana w tym tekście. Bogusławski, jako że lubił śpiewać, to dopisał sobie tam piosenkę. To Bogusławski notabene grał właśnie starego Dominika. I śpiewał sobie tak. Patrzcie, bogacze świata, jak mało człowieku trzeba, kochania w młode lata, na starość kawał chleba. Lecz byś miał to oboje, pracuj i bądź uczciwy. Ja zawsze pcham taczkę moje i jestem z nią szczęśliwy. No i znowu takie mamy piękną sentencję, jakże niezwykle budującą, wszystko jest możliwe. Piosenka notabene znowu, tak jak było w przypadku tych piosenek z Krakowiaków i Górali, oderwała się od samego przedstawienia, później funkcjonowała też w śpiewnikach. No i z jednej strony oczywiście jest to bardzo szalenie naiwny głos, jak ten z Ronda Antka, z Nędzy Uszczęśliwionej, gdzie właśnie ubodzy z cnotą zawsze są bogaci, ale nie do końca, ponieważ jest tutaj pewna istotna różnica między Nędzą Uszczęśliwioną a taczką odciarza, ponieważ w przypadku Nędzy, to też jak Państwo pamiętają, sprawa była od początku przegrana. Tak naprawdę uszczęśliwienie, tytułowe uszczęśliwienie Nędzy polegało na tym, że pan dawał Antkowi krowę i ziarno na zasiew, czyli znowu to uszczęśliwienie Nędzy było wynikiem gestu pana, tak? Jakiemuś kapryśnemu gestowi pana zawdzięczał Antek to, że dostał tę krowę i ziarno. Natomiast tutaj no, mamy jednak pracę własnych rąk. Dochodzi się do czegoś nie dlatego, że ktoś nam coś dał, tylko że sami na to zapracowaliśmy. No, znowu tu jest taki kolejny element budowania tej mentalności mieszczańskiej. Z drugiej strony ten tekst da się przecież też czytać w takiej perspektywie, no powiedzmy jakoś tam postmarksowskiej czy marksowskiej. No i wtedy okaże się, że rzeczywiście melodramat jako gatunek w ogóle, czy te wszystkie hasła, które tutaj padają, że każdy jest kowalem swojego losu, że każdy pcha swoją taczkę, jest tym szczęśliwy, no działa trochę jak taki opiat, takie wzruszenia, pod którymi kryje się tak naprawdę tylko jedno hasło. Praca, praca, praca. To znaczy mamy chodzić do teatru, oglądać melodramaty i pięknie się wzruszać.
no ale tylko po to, żeby tak znowu, jak było to w początku XVIII wieku, tylko po to, żeby w Danii pracować, żeby sobie odpoczywać. No więc jakby to jest ta dwuznaczność oczywiście i tego pata chyba rozwiązać się w tej chwili nie da. No i to jest znowu sprawa szalenie ambiwalentna w ogóle, jeżeli chodzi o emancypację mieszczan. Do czego jeszcze wrócę. Tymczasem jeszcze warto powiedzieć chyba kilka słów o kontekście samego przedstawienia. No bo znowu, premiera odbywa się zanim jeszcze mieszczanie stają się obywatelami, a spektakl jest grany do 1993 roku, co stanowi absolutny rekord w zmieniających się okolicznościach społeczno-politycznych. No i tutaj też zapewne, no to są jednak co najmniej cztery istotne okresy, czyli przed konstytucją, po konstytucji, targowica po targowicy. Za każdym razem też ta wymowa spektaklu jest trochę inna. Jednak nie sposób nie zwrócić uwagi, że Bogusławski tak naprawdę, wbrew pozorom, wbrew takiej powierzchownej lekturze tego tekstu, idzie dalej niż choćby Wybicki. No bo jednak i w Burmistrzu Poznańskim, gdzie mamy całą paletę bohaterów, i w Jarmarku, gdzie ta paleta też jest jeszcze szersza, wspólnota mieszczan, no to jednak jest mieszczańska elita. I owszem, są tu przedstawiciele różnych zawodów, religii, różnego pochodzenia, no ale wszyscy są właśnie dziwnie kulturalni, mili, oczytani, sympatyczni itd., itd. No jest to tak naprawdę idealny obraz idealnego społeczeństwa, w którym rzeczywiście tylko szlachta jest taka chamska i nieokrzesana. Czyli mamy tutaj też do czynienia z takim odwróceniem. Tymczasem Mercier, a za nim Bogusławski, wprowadza tu element nieokrzesania właśnie. Jak niby nic, no ale to jednak o czym świadczy, że Bogusławski, tak jak Mercier, nie pozwoli już swojemu bohaterowi biegać staczką. Młody Dominik chce się też zapaść pod ziemię, widząc ojca w łachmanach na salonach, a stary Dominik nic sobie z tego nie robi. No tak jak mówiłem, tak jak Delomer w końcu żyje z handlu, no tylko różnica polega na tym, że handluje czymś innym. No a jeżeli chodzi o status majątkowy, no to koniec końców też to zostaje odwrócone. Więc pieniądze też tak naprawdę nie mają tu żadnego znaczenia. Ale po raz pierwszy właśnie... Tak wiem, zaraz funkcjonariusze BOR-ów targną. Po raz pierwszy na scenie pojawia się drobnomieszczaństwo. Mówi tak, jak mówi się na ulicy. To już nie są chłopi, którzy właśnie mazurzą pięknie czy pięknie tańczą. No ale rzeczywiście zachowują się tak, jak mówią takim językiem, jakim mówi się na ulicy. No i to może też nie jest przypadek, że Bogusławski jednak, który zwykle przestosowywał sztuki, czyli adaptował je do polskich warunków, akurat w tym wypadku nie zmienił nazwisk, zostawił nazwiska francuskie. Akcja się toczy tak naprawdę nie do końca wiadomo gdzie, w jakimś mieście, no ale to też nie jest doprecyzowane. Więc być może też miał w tym swój cel. Być może się trochę obawiał, że sztuka będzie zbyt odważna. Jeszcze na koniec powiem bo wydaje mi się, że Mercier był jednak dosyć bezkompromisowy i pisał oprócz tego, pisał jeszcze tak w jednym ze swoich tekstów. Ale zauważać niższe, pełzające przy ziemi kondycje ludzkie dorzuci ktoś, ba, wyprowadzać je na scenę, jakiś tkacz, jakiś rzemieślnik, jakiś wyrobnik, a czemuż by nie? No właśnie, czemuż by nie? No pomysł na emancypację tutaj poprzez melodramat, poprzez ten tekst był zasadniczo prosty. Chodziło o to, by mówić o drobnomieszczaństwie jego językiem. I to zarówno jeżeli chodzi o język używany przez postaci na scenie, jak i o pewną wrażliwość. No celem poezji, to już o tym mówiłem, według Merciera jest właśnie ożywienie, wzruszanie do głębi, pociąganie za sobą masy. No i to właśnie emocje są tym podstawowym paliwem tego tekstu, choćby miało to skutkować nawet pewnym nieokrzesaniem. No i właśnie, proszę zwrócić uwagę też, w jakiej opozycji to melodramat stawia się wobec tego pierwotnego założenia sceny oświeceniowej, gdzie króluje bohomolec z jasnymi zasadami, z takim teatrem, który dosłownie bije widza pałką po głowie i go w ten sposób poucza. Natomiast melodramat, jak się wydaje, w związku z tym może być narzędziem znowu emancypacji społecznej, może być medium nowoczesności, chociaż rozumianej inaczej niż wywołanie zmiany obyczaju, o co chodziło królowi i reszcie. Chodzi o upodmiotowienie dosyć dużej grupy społecznej, o zgodę na to, by emocje i afekty były równoprawnym, co rozum, sposobem rozumienia rzeczywistości. To także nowoczesność. Tutaj wystarczy spojrzeć, nie wiem, na takich romantyków pokroju Blake'a, prawda, którzy też, dla których też jest to równoprawnym sposobem rozumienia rzeczywistości. Trudno polemizować z taką tezą, że wzruszenia i emocje są tak naprawdę właściwością ogólnoludzką, a nie tylko mieszczańską.
No ale jednak nie sposób zlekceważyć pewnych analogii, o których już tutaj trochę mówiłem, między gatunkiem teatralnym a grupą społeczną. Tak tożsamość gatunkowa, jak społeczna, jest niezwykle płynna, oparta nie na stałych punktach odniesienia, lecz raczej na afektywności, która pozwala wyzwolić się spod opresyjnego dyktatu rozumu. No tutaj rozum staje się czymś jednak, coś co kiedyś miało być narzędziem emancypacji, tutaj staje się narzędziem opresji. Gatunek jest niezwykle chłonny, wchłania rozmaite wątki, miesza je ze sobą, miesza patos z farsą, nie stroni od dosłowności, od brutalnego języka. No i potencjał mieszczaństwa znowu też polega trochę na niebywałej zdolności absorpcyjnej. To, co dla szlachty byłoby kamieniem obrazy, w teatrze mieszczańskim XVIII wieku mogło być bardzo szybko oswajane. Pozwalało to na nieustanne takie przesuwanie granic. To, co w pewnym momencie stawało się skandalem, chwilę później było już czymś zupełnie oczywistym. No więc rodzący się w XVIII wieku melodramat był dla formującej się klasy społecznej rzeczywiście takim komentarzem metaspołecznym. A wraz z emancypacją gatunku w teatrze postępowała emancypacja widowni, która waliła drzwiami, oknami na przedstawienia, odżegnywana przez oświeceniowych ortodoksów od czci i wiary. No i to też jest teatr oświecenia, proszę Państwa. Znaczy teatr oświecenia to nie jest tylko ten właśnie bohomolcowo-racjonalistyczny, ale też teatr oparty na emocjach, teatr mieszczański. No i to jest teatr, który oczywiście przedstawiał mieszczan takimi, jakimi sami chcieliby siebie widzieć, to na pewno. Pozwalał na oswajanie coraz bardziej płynnej rzeczywistości, to widać zwłaszcza w XIX wieku. I chociażby, no już teraz nie mam czasu, żeby o tym mówić, no ale wystarczy przywołać wodewil epoki monarchii lipcowej, gdzie tam właśnie pojawiające się nowinki były automatycznie przenoszone na scenę. Był to jakiś sposób oswajania nowoczesności. Teatr mieszczański, czy może lepiej właśnie, nie teatr mieszczański, bo to się źle kojarzy, ale teatr miasta. To jest właśnie nośnik nowoczesności, tak jak mieszczaństwo, jako pewna klasa społeczna, miało zaświadczać o nowoczesności całego społeczeństwa. Niektórzy twierdzą, że po dziś dzień nie dorobiliśmy się mieszczaństwa i w związku z tym nie możemy się do końca wyemancypować. Więc znowu ten model mieszczaństwa, o jakim tutaj mówię, o jakim chcę opowiedzieć, jaki wyłania mi się z tego co znalazłem na temat XVIII-wiecznego teatru mieszczańskiego, jest czymś innym niż właśnie taki stereotypowy obraz właśnie XIX-wiecznego mieszczaństwa. Ja sobie zdaję sprawę, że tę historię można opowiedzieć jeszcze na tysiąc innych sposobów, na przykład za Erichem Frommem, chociażby można właśnie w tej warstwie burżuazyjnej czy w mieszczaństwie widzieć jakiś widzieć w tej formacji też źródła faszyzmu. Natomiast można też widzieć, sprawa jest naprawdę bardzo ambiwalentna, można też widzieć właśnie narzędzie emancypacji i melodramatyczny repertuar, który pozwalał na przełamywanie tych właśnie uprzedzeń klasycystycznych, też mógł przez rodzący się kapitalizm zostać potraktowany jak taki opiat. No i to wszystko się później okazuje się, że tak jak w angielskiej dramie mieszczańskiej, nowa klasa społeczna wytwarza własne rytuały. Czyli to znowu nie jest tak, że to jest klasa zupełnie dynamiczna i skoro nie ma uwarunkowań stanowych, skoro nie musimy się rodzić szlachcicami, no to można wszystko, no ale pojawiają się inne kryteria, tak? Czyli między innymi właśnie kapitał i ekonomiczny, i społeczny. No i z tej perspektywy wiara Merciera i Bogusławskiego w wartość pracy, która daje szczęście, musiała okazać się naiwna, podobnie jak opowiadana na scenie historia o obu Dominikach, o starszym, który nie ma cienia kompleksu wobec bogatego, i młodszym, który kompetencjami jednak przewyższa też swojego pracodawcę. Jest to jednak swoiste credo, jak mi się wydaje, takie wyznanie wiary w równość i sprawiedliwość społeczną mimo wszystko. Naiwne. Lecz w tym momencie nie sposób zakwestionować takiej siły, takiego wywrotowej siły takiego myślenia. Czy zresztą w ogóle jakakolwiek wiara w sprawiedliwość społeczną czy powszechną równość nie ma w sobie czegoś naiwnego, no ale jeżeli tak, no to czy znaczy, że mamy te marzenia o powszechnej sprawiedliwości, równości od razu odrzucać? No to jest w tym też coś takiego melodramatycznego, jak mi się wydaje. Więc historia znowu zatacza koło w jakimś sensie i to, co na początku miało być tym narzędziem emancypacji teatru, czyli właśnie te przedstawienie ugruntowane w filozofii oświeceniowej, klasycyzujące, okazało się niewypałem, czy też po prostu ich potencjał się w pewnym momencie wypalił. Więc wydaje mi się, że właśnie ze względu na ten język, na uprawomocnienie też tego języka emocji, Mercier i Bogusławski okazali się tutaj dużo bardziej radykalni niż ich poprzednicy, którzy tworzyli teatr publiczny. No i też mieszczaństwo okazało się jednak pewną grupą społeczną z ogromnym potencjałem wywrotowym. No, wystarczy przywołać rewolucję francuską czy insurekcję warszawską. I to właśnie mieszczanie wprowadzają ten ferment.
No i w tym właśnie chciałbym widzieć siłę mieszczaństwa i rolę jako nośnika nowoczesności. Właśnie w takiej heterogeniczności tej grupy, różnorodności, płynnej tożsamości, która za każdym razem musi się na nowo określać, tak jak w opisywanym właśnie przez Wybickiego mieście, gdzie są rozmaite, rozmaite grupy etniczne czy rozmaite wyznania. No i to też jest nie bez znaczenia, że bycie mieszczaniem jest zawsze pewnym wyborem, tak jak Wybicki. Można się innymi słowy, do mieszczaństwa można się zapisać, prawda? Dosłownie wpisać się do Księgi Grodzkiej. Do szlachty się raczej zapisać nie da. No właśnie wydaje mi się, że to jest pewien potencjał, to wszystko, o czym powiedziałem. Co z tym poznaniem? No to jakby ta historia dosyć jasno pokazuje, że być może jednak Stanisław Gondecki jest w głębokim błędzie, twierdząc, że poznanianie odżegnują się od tradycyjnych poznańskich wartości. Nie wiem. Dziękuję bardzo. To był już ostatni wykład. Na kolejny nie zapraszam. Za chwilę wejdą tutaj funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu w związku z wizytą głowy państwa, ale mam jeszcze 2 minuty na pytania. Zachęcam, choć pod presją. No to jeżeli nie, to chciałbym serdecznie podziękować państwu. Chciałbym serdecznie podziękować tutaj przede wszystkim i Ewie Hewelce, i Michałowi Januszańcowi, którzy nie tylko, z którymi nie tylko wspólnie robiliśmy filmy, ale też myślenie o filmach w duży sposób przekładało się na to, jak później wyglądał wykład. Na ręce Agaty przekazuję podziękowania dla niej samej i dla dyrekcji Instytutu. I dziękuję wszystkim państwu, którzy wiernie uczestniczyliście w tych wykładach. To była ogromna przyjemność dla mnie. No, dla nas to była przyjemność przede wszystkim. To ja rytualnie podziękuję Piotrowi za tą niesamowitą wyprawę w oświecenie. Powiem państwu, że jesteśmy tuż za połową opowieści o Polskim Teatrze Publicznym. Przyszły sezon to jest wiek XIX, a potem wracamy do czegoś najbardziej współczesnego, do 25 lat naszej wolności. I rozdajemy dzisiaj ostatnie afisze. Państwo wiecie, a są tacy wśród nas, którzy je zbierali wytrwale. Dla tych, którzy mają wszystkie, przygotowaliśmy nagrody z coraz szerszej półki naszego wydawnictwa. Bardzo dziękuję też Łazienkom Królewskim, które były partnerem tego cyklu. Nie tylko nas tutaj gościły, ale też przygotowały niesamowite warsztaty związane z wykładami. Dziękujemy raz jeszcze.